Miąższ z awokado rozdrabniamy widelcem. Z pomidorów usuwamy gniazda nasienne. I siekamy je w kostkę. Teraz pomidorki dodajemy do guacamole. Następnie chili, cebulka, kolendra. Mieszamy. Następnie dodajemy śmietanę, kilka kropli habanero. Całość skrapiamy sokiem z limonki. Jeszcze raz mieszamy. Teraz całość przykrawamy folią i wstawiamy do lodówki. Teraz przygotowujemy salsę, a więc tak, pomidorki. Szczypiorek. Kolendra. Czosnek. Chili jalapeno, odrobinka cukru i kmin. Też tak, z pół łyżeczki. Na koniec łyżka przecieru pomidorowego. Purée fasolowe mieszamy z papryką w proszku i odrobiną pieprzu kańskiego. Na talerz wykładamy purée jako pierwszą warstwę. Teraz na wierzch śmietanę. Kolejna warstwa to guacamole. Następnie salsa. Na sam koniec siekane oliwki oraz drobno tarty cheddar. Tą piękną kompozycję rozdrabniamy dookoła nachos. Danie gotowe na imprezkę. Świetne do piwka lub drinków na bazie tequili. Życzę smacznego.